jak trafiłaś w to środowisko Agility, gdzie poznałaś się tajniki, czym się kierujesz, dlaczego to Cię zainteresowało i co inspirowało Cię do napisania tak wspaniałej książki, tak przystępnej. Ważne rzeczy poruszyłaś w tak przystępnym, dostępnym i zrozumiałym języku wszystkie te skomplikowane problemy, porozumienia z koniem. Tak, no ja wiem, że dużo ludzi uprawia horse agility, nawet nie wiedząc, że to się tak nazywa. Ja trochę, kiedy zaczęłam zajmować się pracą z końmi z ziemi i różnymi, nazwijmy to, sztuczkami, poszukałam trochę i zorientowałam się, że ktoś już to nazwał, ubrał w słowa. Zaczęłam też szukać na ten temat więcej informacji. Natomiast to jest może przewrotna myśl, ale do samej chęci bawienia się w horse agility doprowadziło mnie to, że zaczęłam mieć problemy z koniem jeżdżąc na nim. Co wydawało mi się, że nigdy się nie może stać w moim przypadku. I wtedy uznałam, że musimy dogadać się i porozumieć z ziemi, co spowoduje, że z siodła będzie nam łatwiej i to się przeniesie na siodło. Natomiast szukając literatury, żeby samego siebie dokształcić, zorientowałam się, że po polsku jeszcze nic nie zostało napisane na temat horse agility, więc stwierdziłam, że dlaczego nie zebrać całej tej wiedzy, którą już inne osoby i ja w międzyczasie zdobyłam i udostępnić ją innym osobom, właśnie przez napisanie książki.